Początek roku przyniósł wiele obaw związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym na Wiśle. Woda niepokojąco przybrała. Dodatkowo piętrząca się kra powodowała duże zagrożenie. PKN Orlen wspólnie z wodociągami płockimi zainicjował wypracowanie niezbędnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na Wiśle w rejonie Płocka. Odbyło się spotkanie, którego głównym celem było zacieśnienie współpracy pomiędzy PKN Orlen, wodociągami płockimi oraz prezydentem miasta. Podjęto na nim decyzję o wypracowaniu rozwiązań, które zminimalizują ryzyko powodziowe w Płocku. W ten sposób zapewnione zostanie bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom Płocka, ale także strategicznym obiektom należącym do PKN Orlen. Wszyscy widzimy tutaj wspólny cel i wydaje się, że ten cel osiągniemy. Po prostu umówiliśmy się na następne spotkania już robocze, gdzie Wody Polskie wspólnie właśnie z Orlenem, z miastem Płock będą czynić pewne kroki. PKN Orlen, jak dodaje prezes, zamierza aktywnie angażować się we wszystkie niezbędne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w Płocku. Jak dodaje prezes, jest także pomysł na odzyskanie wody z oczyszczalni Płocka. Woda miałaby być wykorzystana do chłodzenia instalacji na terenie zakładu produkcyjnego. Poprawiłoby to naszą ekonomicznie stronę tego przedsięwzięcia, ponieważ byłaby to gdzieś zapotrzebowanie na około 1/3 wód chłodzących, które wykorzystujemy. No i układ byłby taki, że wodociągi płockie płaciłyby za wodę, którą kupują, natomiast my byśmy za zwrot wody do Wisły, no bo to jest też kosztuje. Więc po prostu byłoby to obopólna korzyść i rozmawiamy tutaj około 800 tysięcy kubików rocznie, czyli 1/3 zapotrzebowania naszej wody by w ten sposób była odzyskiwana. Jest to również zgodne z kierunkiem obiegu zamkniętego, więc wydaje się, że to się doskonale wpisuje w działalność Orlenu, która i ten kierunek chce propagować. Również mamy pełną zgodę władz miasta. Te działania byłyby z korzyścią dla obydwu stron, zarówno dla PKN Orlen, jak i miasta Płocka. Cieszę się z tego spotkania i również poprzednich z PKN-em, też dlatego, że warto ze sobą rozmawiać o perspektywie chociażby współpracy na niwie wykorzystania odpadów komunalnych, czy chociażby wody surowej dla PKN-u, chociażby z oczyszczalni ścieków w Maszewie, naszych wodociągów. W tym momencie te działania progospodarcze, a zarazem proekologiczne mogą nas połączyć i mogą sprawić, że w takim efekcie współpracy, synergii możemy osiągnąć zamierzone przez siebie cele. Dla mieszkańców oznaczałoby to m.in. mniejsze rachunki za odpady komunalne, bo właśnie odpady komunalne, a właściwie wykorzystanie surowców z nich odzyskanych jest kolejnym projektem, jaki PKN Orlen zamierza realizować wspólnie z miastem Płock. Jest to zbiór określonych technologii, które chcieliśmy tu zaimplementować i wykorzystać te śmieci do pewnego rodzaju odzysku. Jaki jest kierunek? Chcemy wybudować taką instalację. Chcemy to również wybudować na miejscu, gdzie te odpady są segregowane. Czyli my byśmy wykorzystywali te odpady i te instalacje, które posiada miasto Płock na dzień dzisiejszy i spółka, która się odpadami zajmuje. Natomiast dodatkowo chcieliśmy z tego odzyskać zarówno syngas, który będziemy zwracać tutaj do Płocka i przerabiać w kierunku węglowodorów, ewentualnie innego wsadu, czyli powiedzmy na olefiny, i produkcję również wodoru. Taka nowoczesna i ekologiczna instalacja do zagospodarowania odpadów miałaby zostać uruchomiona do 2026 roku. Jak dodaje prezes węgrecki, miasto zgodziło się przekazać teren, na którym taka instalacja mogłaby powstać.